Panie ministrze, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, witam Państwa z okazji święta wojsk zmechanizowanych i pancernych, tak zwanego Dnia Czołgisty, ustanowionego 4 lata temu. To czwarta edycja tego święta. Uczciliśmy tym samym jedną z najważniejszych części naszych sił zbrojnych w takim miejscu, które dla wielu tu obecnych, także generałów, emerytowanych generałów, jest szczególne. Miałem okazję wręczyć gwiazdy Iraku, Afganistanu, Czadu wielu żołnierzom wraz z generałami. To taka forma uhonorowania ciężkiego żołnierskiego trudu. Też zwracając się do żołnierzy, mówiłem o tych działaniach, które podejmujemy w ministerstwie, żeby poprawić status żołnierza. Za 10 dni podwyżka o 300 zł dla każdego. Mamy przygotowaną nowelizację ustawy pragmatycznej. Pozwoliłem sobie nawet parę szczegółów tutaj przedstawić. I myślę, że jesteśmy w takim momencie, że te sprawy, ta podwyżka od lat nie było. One pokazują, że chcemy, aby ten żołnierski trud był lepiej wynagradzany. Mówiłem też o tym, że została kilka tygodni temu podjęta decyzja o modernizacji Leopardów. Mamy ich 128, to są najnowocześniejsze czołgi w naszej armii, ale chcemy, żeby były jeszcze nowocześniejsze. Rozpoczynamy duży program modernizacyjny. Myślę, że to też jest dobra i ważna wiadomość dla żołnierzy tutaj w brygadzie, czy w dywizji, czy dla całego wojska. Także to najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o taki wstęp, a zrozumiem bardzo pytania. Proszę o pytanie. Jakie życzenia dzisiaj dla żołnierzy? Czego trzeba życzyć żołnierzom? To się tak mówi, żołnierskiego szczęścia, prawda? I to może trochę nawet banalnie brzmi, jak się tak za często mówi, ale w tym jest głęboka treść i głęboki sens. Żołnierskie szczęście to jest to, aby nawet będąc najlepiej wyszkolonym, mieć coś takiego, co pozwala wychodzić z najtrudniejszych sytuacji, co pozwala chronić życie i zdrowie żołnierzy. Te gwiazdy to jest takie uhonorowanie tego, że wielu setki z tych żołnierzy byli po prostu za granicą, służyli w warunkach realnego zagrożenia życia i zdrowia. Tamto żołnierskie szczęście ma bardzo konkretny smak. Myślę, że to też dotyczy i dowódców. Już Napoleon mówił o tym, jak ważnym czynnikiem jest, żeby dowódca miał szczęście po prostu. Także bym powiedział, życzyłem żołnierskiego szczęścia. Czy generał Skrzypczak będzie wiceministrem? Nie ma decyzji w tej sprawie. Na pewno to jest bardzo dobra kandydatura, ale póki nie ma decyzji w tej sprawie, to trudno to komentować. A czym to się kieruje Pan w tym wyborze? Sądzę, że to powinna być osoba, która świetnie zna wojsko, która wie, czego wojsko potrzebuje i która potrafi w taki dobry, menedżerski sposób podejść do wielu miliardów, które trzeba rzetelnie, uczciwie, zgodnie z procedurami wydać. Osoba, która musi umieć współpracować z polskim przemysłem zbrojeniowym. Jesteśmy po dużych zmianach personalnych w grupie Bumar. Jesteśmy w przededniu decyzji rządu, czy konsolidować dalej tę grupę, czy też szukać innych rozwiązań. Ministerstwo Obrony musi mieć u siebie kogoś, kto będzie bardzo dobrym partnerem dla tego całego otoczenia. Mamy dzięki wskaźnikowi 1,95 PKB i dobrej sytuacji gospodarczej, gdzie PKB rośnie, ambitne plany na najbliższe kilkanaście lat i te plany po prostu trzeba zrealizować. Ja uważam, że za wiele lat zostało zmarnowanych, jeśli chodzi o niektóre programy. Były pieniądze, była wola, natomiast wszystko gdzieś grzęzło w rozmaitych procedurach, czyli to trzeba zmienić. Czyli generał Skrzypczak w te ambitne plany się wpisze? Dobrze. Nie chcę mówić o konkretnej kandydaturze, na pewno można sobie wyobrazić wiele osób, które do takiej funkcji byłyby przygotowane. To jest na pewno bardzo trudna funkcja. Znaczy, ja tutaj nie mam wątpliwości, że jest to z najbardziej obciążonych pracą i odpowiedzialnością miejsc w kraju. Choćby z powodu kwoty, o jakiej tutaj chodzi. Zawsze modernizacja wojska i zakupy to są miliardy złotych i osobista odpowiedzialność jest tutaj bardzo duża. Wrażenia z dzisiejszej wizyty w jednostce. Duży profesjonalizm żołnierzy. Zanim tu byliśmy na placu, gdzie można musztrę podziwiać, to odwiedziliśmy ośrodek szkolenia, gdzie przygotowują się żołnierze do jeżdżenia czołgami. Jest to bardzo profesjonalnie wszystko prowadzone, więc sądzę, że jeśli jest jakieś słowo tutaj do świętoszowskich czołgistów, to podziękowanie za najwyższy profesjonalizm, bo to są zawodowcy i
I to widać po prostu, że to jest jedna z najlepszych naszych jednostek wojskowych. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Dziękuję bardzo. To już ostatnie, kto wygra Euro 2012? Chodzi o przecieki rządowe. To jest nasze służby specjalne nie dostarczyły jeszcze jakiegoś raportu w tej sprawie, więc mogę mówić o swoim osobistym odczuciu. Ja myślę, że rozegra się ten finał między producentami Leopardów i producentami samolotów Kasa. Dziękuję.